soda, to alkohol. Ja, wohl zu. Jedziemy dzisiaj dalej czy nie? Proszę? Jedziemy dzisiaj dalej czy nie? Nie wiem, a co? Ja już mam dość. Masz dość? No tak, tak, tych dziur, że po prostu nie, nie wiem czy wjeżdżę. No to dobra, to zostaniemy tutaj. No. Jeżeli wychodzi nam to samo, to powiem ci, że mam tak, że dość tych dziur, że już mnie trafia. No, no. Na tym to jezioro już nie do końca doprowadziło do szału. Fajnie! A there's everything, you join the other guys, you know, because Ivana is so tired that I try to fix it, she will lay down, and we join when I fix it, you know. Alright. I try to warm it up and see if it seals itself, because it's quick connection, you know, it's the same week as you know, whatever, so I try to warm it up so it seals itself. I didn't see it, you know, I put my water lights on, I tried to zig back, and I didn't see it, but I found them, right, you know. The guy's kicking up so much dust, you can't see squat. You can't see squat, yeah, exactly. Alright, so I just go over there and try to warm it up and see. So we can sight it now, right? Oh. What the hell? Może byś wolał jeździć po Kalifornii na przykład? I don't think so. I love it! A jak ci się leży na lodzie, na 40-stopniowym mrozie? Jest już mniej niż 40 stopni niżej, bo mi się już wyłączyła temperatura w aucie. Tak? Nie wiem, ale czuję jakby było 60. It's already stopped flaking. I don't know how long it's gonna last, but you know, it stopped flaking. So I should be okay if I can release now brakes. Because look at those old shit, you know, now it's freezing all over the place. So let's hope that...
zapal się wreszcie. Może już gazu nie ma. Już tyle go zużyłem, że hej. Ja teraz moją kuchenkę przyniosę. No, no, będzie się palił. Jak nie, to będziemy zakręcać o tutaj. No. To będzie wtedy zabawa. To będzie zabawa wtedy. Ta śruba, może trzeba ją będzie. Gdzieś tu powinna być, nie? A tutaj jest chyba mniejszy wyciek, nie? Tam był chyba główny, nie? Czy nie? Nie. Tu jest zły i tam jest zły. Najgorsze, że to by to naprawić, to trzeba byłoby zamknąć ten wyciek i odblokować w hamulce, nie? Naprawić te połączenie. Czy hamulce są odblokowane, jak ja podjadę? Zobacz, czy się hamulce odblokowały, jak ja wrócę. Dobra. Up to be in the Arctic, aren't you? Nie, przepraszam.
jest tak, że wszystko jest łatwe i piękne. Wszystko jest piękne i łatwe, dopóki właśnie nie dzieje się coś takiego. 5 minut i palce wszyscy rozmarznięte, tak jak się zmarzają, tak bolą straszliwie. O, ale boli, boli. Ale nic. To już jest drugi raz, gdy blokowane hamulce były. Ostatnim razem przez to, że był wyciek w naczepie i zamarł osuszacz, bo kompresor tyle powietrza przetaczał, nabijał, że no właśnie, że trzeba było stanąć. No akurat na tyle, co zjechaliśmy z tego samego jeziora. I tam też blokowało hamulce, więc też trzeba było leżeć pod trajkiem. Żałuję, że tego nie nagrało. Dzisiaj akurat hamulce bezpośrednio też wycieki. Więc pozdrawiamy Was z Ice Road. A to był Iron Chris w akcji Ice Road Trucker z kilkuletnim stażem na Ice Road. A kierowca chyba nie wiem, kto się pewnie urodził. Więc...